przed... Gorąco ci, musisz się rozpiąć. Poczekaj, postawił wstaw jeszcze. Przed castingiem chcieliśmy się spytać, jak państwo sądzą, czy w Lublinie uda się jakieś ekstra talenty taneczne? Dobre pytanie. Bo myśmy tu jeszcze nigdy nie byli. Jesteśmy tu po raz pierwszy i myślę, że nie będziemy tutaj błądzić, po prostu znajdziemy tych ludzi. Na pewno są tutaj talenty w Lublinie. Jedno jest fajne, pamiętam jak pierwszy raz pojechaliśmy do Białegostoku. Fakt, że nigdy tam nie wróciliśmy, ale ten jeden raz, kiedy byliśmy w Białymstoku, no przestańcie. Nigdy nie byliśmy, zawsze tą tak zwaną ścianę wschodnią omijamy, więc ja się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy. Chociaż jest zimniej niż w Warszawie. Czyli pierwszy raz w Lublinie, tak? Tak, pierwszy casting w Lublinie. No nie tylko casting chyba w twoim przypadku. Pierwszy casting w Lublinie. A że ja pierwszy raz jestem w Lublinie? Ja jestem pierwszy raz w Lublinie. Jak nam się pracuje w nowym składzie? No jesteśmy po pierwszym castingu. I nie powinno się mówić, żeby nie zapeszać. Więc jeżeli spotkamy się kiedyś i będziemy mogli podsumować całą edycję. Bo ja pamiętam, w zeszłym roku był bardzo duży entuzjazm przy pytaniach, jak nam się pracuje w nowym składzie. Dlaczego? Był taki duży entuzjazm, wszyscy byli tak nastawieni, że tak super, super. A później było dużo niestrawności, więc tym razem jeszcze nie będziemy mówili, ale wszyscy mają nadzieję, że będzie przynajmniej tak, jak było na pierwszym castingu. Ale to co, już jakieś pierwsze spory były? No co pani taka ciekawska? Taka praca. To ja może wszystko opowiem, jak tańczył, kto jest najfajniejszy i kto zapewne będzie w 14, więc będziemy nie oglądali edycji. Były pierwsze spory, bo Michał się spóźnił dzisiaj na pociąg. Nie mogliśmy mu tego wybaczyć. I w związku z tym, że się spóźniłem na pociąg, czekałem jeszcze 2 godziny na to, żeby koleżanka skończyła się malować i czesać. Ale to dlatego, że myśmy czekali najpierw na ciebie, nie wiedzieliśmy, o której godzinie przyjedziesz. Nie chcieliśmy za szybko zrobić. Tak. Nie, no to jest cały problem. Ale nie, tak widać, naprawdę... jeżeli jest w dobrej formie. Jest w dobrej formie. Wszystko jest... Poczucie humoru jest naostrzone. Więc myślę, że będą dzisiaj fajne obrady i znajdziemy wiele fantastycznych talentów. No właśnie, na co będziecie zwracać uwagę? Co was interesuje? Tym razem na wygląd. Nogi, proporcje, biust, talia. Już, i to wszystko. Kolor włosów. Kolor włosów. Ja się strasznie... Ja szukam przystojnych mężczyzn. Nie. Ja myślę, że tutaj Kinga naprawdę czuwa nad naszymi wyborami, na tym, tak. Żeby były pełne emocji, żebyśmy zwracali uwagę nie tylko na taniec, rzeczy. Nie tylko na taniec, nie tylko na wygląd, ale również na serce. To prawda. Ja zwracam uwagę na taniec, Michał na wygląd, a Kinga na serce. Czy miarowo bije? Tak? Normalnie, bo ja umieram ze śmiechu. Co za dowcip. Michał po prostu po takim programie Top Model. Co jest najważniejsze? No, najważniejsze jest to, żeby wyjść na scenę. I że ktoś, kto ogląda tę osobę na scenie, chciał ją oglądać nie ze względu na to, że widzi kuriozum, tylko ze względu na to, że się przebija jakiś talent, jakiś przekaz, jakaś ta więź, która później łączy artystę z widzem. A my jeszcze jesteśmy do tego, żeby jeszcze przy tym wszystkim, jeżeli to już jest, sprawdzić i zwrócić uwagę ewentualnie na technikę, czyli na te umiejętności, które posiadają, bądź na jej brak, ale ocenić, czy dana osoba jest w stanie nadrobić ten czas. No to jest chyba najważniejsze tak naprawdę. No tak, jeszcze tak jakby z mojego zakulisowego doświadczenia mi się wydawało, że przez te 5 edycji parę razy w takim ogromnym natłoku tych tancerzy i takich bardzo dobrych tancerzy gdzieś tam kogoś jednak się pominęło, tak? Albo nie dało mu się tej szansy. Kogoś, kto być może na pierwszy rzut oka nie robił takiego piorunującego wrażenia, może nie za dobrze się zaprezentował, może nie potrafił też trochę zaczarować tego jury, bo to też na tym polega. Czasami przychodzą ludzie, dla których taka prezentacja jest naprawdę pierwszą w życiu. Zetknięcie z kamerami, plus widownia, która za nami siedzi na żywo i żywiołowo reaguje. I trzeba się przełamać, trzeba znaleźć w sobie jakąś siłę i determinację. I czasami wystarczy naprawdę mała zachęta, czasami wystarczy jakiś uśmiech, życzliwe spojrzenie, żeby wydobyć z tego kogoś naprawdę to, co ma najlepsze, bo myślę, że największym wrogiem tych wszystkich ludzi, którzy tutaj przychodzą, no jest jednak strach. Ten strach paraliżuje i też nasze zadanie, moje zadanie przynajmniej w tym jury, to jest taka ludzka twarz. Musimy znaleźć tych tancerzy, którzy później zrobią z tego programu niesamowite show, więc dla nas jest to ogromne napięcie i najtrudniejsza praca, znaleźć te diamenty do tego programu. Jak się pani czuje w roli Rorki?
popularna. Wie pan co, no tak zupełnie serio śmichy-chichy, no my się lubimy i znamy, tak? I spędziliśmy ze sobą, no prawie jak łyse konie, można powiedzieć. Spędziliśmy ze sobą bardzo dużo czasu i na castingach. I na warsztatach przede wszystkim, no bo wtedy mieszkamy razem, tak, razem jemy, razem chodzimy. No trochę czasami tak jest. W związku z czym, jak gdyby tutaj, no ja nie mam stresu związanego z tym, że wchodzę w jakieś nowe środowisko, które się już zna, czy w nową sytuację. Znaczy jest to dla mnie nowum, że jak gdyby oceniam tancerzy poza kulisami, ale tak naprawdę pracując w tym programie, będąc zaangażowanym, trudno było o tancerzach do tej pory przez te 5 edycji nie rozmawiać. I o tym, kto się nadaje, kto się nie nadaje, kto jest fajny, kto ma predyspozycje, bo ja nie jestem w stanie ocenić jak gdyby stopnia obciągnięcia palca, tak? To ocenia Michała, Marek ocenia. Dlaczego ja jestem od obciągnięcia? Nie mam pojęcia. Natomiast często mówiłam chłopakom za kulisami, kto na przykład moim zdaniem ma predyspozycję do tego, żeby dobrze się zaprezentować na scenie. Kto się nie peszy, nie boi, kto jest silny psychicznie. Jest też, osobowością. Kto jest osobowością, tak. Czy ja mówię ciekawie? Ale jest też bardzo. Każdą osobę na sali w tej jest ubrana. Okay. Tak, dziękujemy bardzo. Do widzenia. W ogóle myśl puszczasz. Ale jest taka... Ale nie, po prostu. Musisz, nie możesz tak mówić. Musisz...